Siemanko w piąteczek, ostatni dzień, w którym wstajemy rano do przedszkola jest. Naprawdę bardzo się cieszę, bo chciałabym się chociaż tak wyspać do godziny 8, czyli pół godzinki dłużej. Naprawdę mi to styknie, ja sama z siebie też wstanę. Chłopcy właśnie ubrani, byłam tam im tylko detale, wiecie, pomóc, ułożyć ładnie bluzkę, spodnie troszeczkę bardziej podciągnąć, jak się ubrali. Ja zrobiłam im na śniadanko, a zresztą zaraz wam pokażę. To są śniadaniówki moich chłopców, tu mają taką mleczną kanapkę Monte i na przykład, ojku, czekajcie, Stasia, są to trzy takie połówki naleśniczka i do tego mus plus jogurt, chłopcy bardzo go lubią. Ja szczerze nie wiem, jak on smakuje, bo go nigdy nie próbowałam, więc Ignaś ma takie samo śniadanko, teraz tylko zapakować, a i picie, picie, picie w bidonach i tyle. O, tutaj ziewający Ignaś, wita was, tak? Przywitaj się ładnie, powiedz dzień dobry. Dzień dobry. No, Stasiek już stoi przy łaucie, bo nie może się doczekać. Nie biorę aparatu, będę za dwie minuty, to do was się po prostu odezwę. No i tak jak mówiłam, odzywam się od razu jak wróciłam, znaczy sorki, zrobiłam sobie kawkę. Właśnie siadam, tutaj mam kubeczek kawości na rozbudzenie. Powiem wam, że chyba źle spałam. Bo tak mnie bolą plecy strasznie. Nie wiem, o co chodzi. Ale u nas dzisiaj pogoda. Słoneczko świeci, ale jest strasznie wiecznie. Ale przyjemnie, więc wiecie, jak jest słońce, to dodaje zawsze takiej pozytywnej energii. Więc tak. Tak patrzę w jakiegoś tu seniora. Mam nie wiem nawet od czego. Ludzie, może tak się trzepę w nocy. Kochani, wczoraj na YouTubie miałam 35 końcówkę subskrypcji i to nie mówię wam po to, żebyś tam użalać czy coś, wiecie o co chodzi. Po prostu chcę wam powiedzieć, jak to wszystko wygląda. Miałam 35, później wieczorem jak dodałam vloga, zrobiło się na 30, jakby nagle tak odeszło 5 osób. Rano się budzę, 45, wracam z przedszkola, 49, więc nie wiem, czy to jest przywrócone. Mam nadzieję, że YouTube nie zabierze tych osób, że naprawdę jesteście tutaj, oglądacie, więc witam was bardzo serdecznie. No fajnie widzieć, że prawie 20 osób doszło. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. No i tak, dzisiaj jest też wielki dzień. Zuzia ma zakończenie roku, zaraz matury, więc trzymajcie wszyscy za nią mocno kciuki, żeby jej dobrze poszło. No i tak, i zaraz będzie miała na studia, co nie? Więc jeżeli któraś z was, chociaż ja mam troszeczkę starszą widownię tutaj, jeżeli ktoś z was będzie pisał matury w tym roku i ma też zakończenie roku, no to za was również trzymam kciuki, kochani, powodzenia. Życzę wam, żeby wam poszło jak najlepiej, żebyście się dostali na swoje wymarzone studia. Czemu Olek, zapomniałam troszeczkę, że nagrywam vloga, ponieważ poświęciłam się też nagrywaniu filmiku o z mojej historii, takiej o z prawa jazdy po prostu. I też tam macie mniej więcej, jak wyglądał mój egzamin. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam bardzo serdecznie. Będzie mi miło, jeżeli wpadniecie i obejrzycie. Słoneczko, zobaczcie, jak przepięknie, przepięknie świeci. To jest rewelacja. Myślałam, żeby zmyć makijaż i może wykombinować coś innego, ale chyba nie. Może w majówkę nagram jakiś makijaż, jakąś pogadankę. No sama nie wiem. Tak sobie teraz myślę. I w ogóle od dłuższego czasu mam ochotę zrobić live'a na Instagramie, ale nie wiem, czy ktoś wejdzie, czy ktoś będzie chętny trochę pogadać. Dajcie znać. Dzień dobry, kochani! Stasiu, nie krzycz! Witam w maju. Majóweczkę rozpoczynamy. Ja właśnie robię jajeczniczkę z szyneczką. Tak, szyneczkę na razie chwileczkę podsmażam. No i Ignaś coś chciał powiedzieć, proszę. Dziś robimy grilla. Tak, dzisiaj robimy grilla, mimo tego, że pada, ustawimy grilla pod dachem. Majówka to majówka, więc trzeba zjeść coś z grillika, tak? Później wam pokażę, co tam mamy ciekawego. Tak, żółtu. Nawet się nie zamienił w inną, nawet białą. Żółta jak diabli. Śniadanko zjedzone, jajecznica była przepyszna. No i teraz co? Napiję się łyczka kawki i zmywanko po śniadaniu. Jak widzicie, dzisiaj jestem w ogóle nie ogarem, ale myślę, że zrobię sobie dzisiaj jakąś krótką pielęgnację, nałożę jakąś maseczkę, może peeling enzymatyczny zrobię, zobaczymy. Dobra, myślałam, że ktoś wszedł i rozłączyłam się, bo nie wiedziałam, że ktoś do nas przyszedł, ale to Dawid jednak wyszedł. Więc tak, na razie mi się nie chce w ogóle malować, tak jak mówiłam, nałożę pielęgnację, jest deszcz za oknem, o 13 Dawid mówi, że podobno ma nie padać już, no więc wtedy się zabierzemy dopiero za naszego grillika, może Zuzia do nas przyjedzie autem, no i razem sobie wtedy posiedzimy, spędzimy miło czas. Wezmę sobie tylko kawusię i może was zabiorę ze sobą do pokoju.
żą końcóweczkę, ale muszę dopić, bo jak będzie taka już lodowata, to... O nie, ale tu bałagan, nie pościeliłam jeszcze łóżek. No to chwilkę. Pościeliłam na szybciutko, o ostrość łóżka. Dobrze, że mam tutaj lampę przyniesioną, ponieważ no dzisiaj jest ciemno, niestety. I jeszcze firanki muszę odsłonić, ale one tak jakoś dużo nie przyciemniają. Wiecie, to są takie, jak widzicie, prawie półprzezroczyste. Więc tak, co by tu zrobić z pielęgnacji, zaraz zobaczę. I tutaj się z Wami podzielę. Dobra, pierwsza rzecz, jaka leci na moją buzię, ogólnie ona już jest oczyszczona, więc teraz peeling, 3 enzymy, stołpy, naprawdę jest rewelacyjne. Nakładamy na buzię, czekam 15 minut, no i później jeszcze go troszeczkę wmasowuję w twarz i zmywam. Peeling enzymatyczny już mam na twarzy, teraz odchodzę od toaletki, no bo bez sensu, żebym tu siedziała i tak muszę czekać 10 minutek, a aż ta skóra, wiecie, ten skórek po prostu wygryzie jakby ten peeling, więc teraz biorę moje waciki, bo się uzbierały i lecę je wyrzucić i coś tam porobię, może poodkurzam. Okej, moja skóra jest troszeczkę zaczerwieniona, bo tarłam, wiecie, ręką, ścierałam jakby ten naskórek jeszcze, teraz dopiero zmyłam, no i tutaj została mi taka maseczka. To ja prezentuję się tak i ona jest, kochani, olej z nasion konopi, witamina E, olej, nie wiem jaki to jest, nie chcę tutaj ten, i to jest do cery suchej, wrażliwej, na 2 zastosowania, dlatego jeszcze mam połowę, więc teraz sobie użyję. Maseczka już jest na twarzy, teraz potrzymamy 10-15 minut, nie wiem, nie patrzyłam ile, ale tak mniej więcej, żeby też troszeczkę się wchłonęła. Kochani, jak widzicie, zdecydowałam się na makijaż, tak jak miałam wczoraj, szybki, standardowy, znaczy standardowy, no kolorowy mega, ale dla mnie standardowy. Kochani, do nas Zuzia przyjechała na grilla, my wczoraj kupiliśmy jakąś kiełbaskę, mamy taką zwykłą i jeszcze, ta jest akurat grillowa z czosnkiem niedźwiedzim, ale mamy też z serem, więc będzie przepyszna. Tutaj mamy już taką przyprawioną karkówkę, bo jak byliśmy na zakupach, to już w ogóle było wszystko wybrane, zero mięsa, więc tylko takie pakowane. Ale kiedyś jedliśmy i było spoko. I to jest boczuś w plastrach. No i Dawid jeszcze kupił te Liptona zielonego lody później na deserek, więc pychotka, uwielbiam Liptona zielonego. I my sobie grillujemy, siedzimy tutaj na tarasie, muzyczka leci, żeby mi zaraz tutaj prawo auto... O, ale mam te bruszczuprane włosy, nie wyłapało. Jedliśmy też, już Wam pokazuję. Jak to się nazywa? Jajko, tofu. Tofu, tylko na ostro i możemy Wam polecić, jak lubicie tofu. Ono jest z przyprawami właśnie takimi, sweet chili to jest chyba smak, co nie? No i właśnie w Biedrze możecie dostać, jest naprawdę spoko. Zara. Zara czeka tutaj na jakieś jedzonko. Zaraz jej coś damy na spróbowanko, co nie? Dzień dobry, kochani. Mamy dzisiaj niedzielę. I co do pogody, to muszę Wam powiedzieć, że jest tragedia. Odkąd wstałam, pada, wieje, jest szaro, buro. Sami możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że może u Was pogoda jest chociaż trochę lepsza i możecie skorzystać jeszcze z grilla. My mieliśmy dzisiaj robić, bo nam zostało mięsko, ale nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Do której będzie padać, może wieczorem się troszeczkę poprawi. No ale nie jest taka fajna pogoda, żeby siedzieć sobie na tarasie, wiecie, pochillować troszeczkę. Raczej w domu, zimno, ja też bluzę sobie od rana założyłam, bo mi zmiło po prostu. A jeszcze jedno, wczoraj udało mi się zamówić paletkę Weroniki, czyli Verso. I będziemy robili test na moim kanale, wypowiem się, co o nich sądzę. Jak wiecie, ja na co dzień używam właśnie tej marki cieni, jestem z nich bardzo zadowolona. No i też jestem ciekawa po prostu, jak to wyszło ze współpracą z Verso. Więc kto jest ciekawy, czekajcie, we wtorek powinnam odebrać tą paletkę z Rossmana. Mam nadzieję, że będzie, bo było, że jest na sklepie, ale wiecie, różnie to może być. Mogą wyprzedać i nie zauważyć na przykład mojego zamówienia. A teraz jest na fajnej promocji za 29,99, bo za 6 dych raczej bym nie kupiła, więc ta cena była odpowiednia. Czekajcie, wyczekujcie, na pewno pojawi się lada dzień na kanale. Kochani, my się ogarnęliśmy, teraz jedziemy na krótką przejażdżkę, nadal pada. Chłopaki marudzą, więc trzeba ich gdzieś zabrać, żeby po prostu się oderwali od tego domu, bo już chyba za długo dzisiaj, wiecie, pada, na dwór nie można wejść. Więc jedziemy, wsiadamy do auta i zobaczymy, mam nadzieję, że będzie mi się w miarę dobrze jechało. Kochani, mamy mały przystanek. Podjechaliśmy sobie do restauracji po zupkę. Dawid właśnie poszedł zamówić, my tutaj czekamy w środku i weźmiemy sobie do domu. Zamówiliśmy też Zuzi, Zuzia jeszcze o tym nie wie, ale pojedziemy do niej, damy jej taką zupę, żeby zjadła.
No, bo dzisiaj mama wraca, była na weekend właśnie w Warszawie u naszej rodzinki, więc bardzo fajnie pewnie spędziła czas. Później się spotkamy, to nam wszystko opowie. No, ale taki szybki update właśnie, że zatrzymaliśmy się i... Chłopaki tam... Zatrzymaliśmy się i będziemy jeść zupę, chyba żurek i pomidorową Dawid ma wziąć. Ja mam ochotę właśnie na żurek, jeszcze myślałam o rosołku, bo wiecie, niedziela to by się rosół zjadło. Ale żurek też dobra sprawa, tutaj mają bardzo dobry, więc będziemy wcinać sobie. Co oczywiście chcieli iść tutaj, widzicie, kolorowo, mały plac zabaw, ale powiedziałam, że jak już będzie można do restauracji, już niedługo, będzie można było się wybrać, to tutaj przyjedziemy, jak będzie cieplej, to się troszeczkę pobawią, powspinają. Nie powiedziałaś. No mówiłeś właśnie, że tam jest czerwony kapturek i Stasiek zobaczył, że jest co, Stasiu? Wilk. Wilk? No. A jak robi wilk? I gdzie on tak wyje? Do czego? Do nieba. Do księżyca, tak? Jak jest pełnia, ulala. Do nieba. No tak, no bo na niebie jest księżyc, tak? Gdzie to? Tu nie. Czekamy, mam nadzieję, że szybciutko to pójdzie sprawnie. Wiecie, jak zupa, to chyba, że Dawid jeszcze coś tam zamówił, ale jak tylko zupa, to pewnie raz, dwa naleje pani na wynos. Ale widzę, że troszeczkę aut jest, więc no... Się chłopaki wściekają. Och, ta majówka, no, cały czas pada, kurczę. Mam, że nie przepadam jeździć w deszcz, no ale co zrobić? Trzeba było gdzieś się wybrać po prostu, żeby coś porobić, bo w domu to można oszaleć. Co nie, chłopaki? No. Mam nadzieję, że wieczorem właśnie ten grill wypali i Dawidowi jeszcze gdzieś się chciało go rozpalać. I w ogóle teraz mamy godzinkę 13, więc idealnie dojedziemy akurat na obiadek. I właśnie Dawid tutaj podszedł do auta i mówił, że dopiero złożył zamówienia. Ja już myślałam, że to wszystko jest dla nas szykowane. No ale tak jak mówiłam, mam nadzieję, że to szybciutko jakoś sprawnie pójdzie. Wiadomo, jak jest trochę ludzi, no to wszystkich trzeba obsłużyć. I tutaj jeszcze jest taka opcja, że teraz można na przykład do Zduńskiej Woli, to jest trochę za, że można zamówić właśnie z dowozem. Czy jestem rozmazana? Nie. Kochani, jak widzicie, leżę w kapturze. Zimno mi jakoś się zrobiło, brzuch mnie strasznie boli. Nie wiem, czy się zatrułam, czy co? O co chodzi? Mam nadzieję, że zaraz mi to przejdzie. Jest kocyczek, jest telefon. Więc tak, nie wyglądam najlepiej, ale jakoś tak się średnio czuję. W ogóle zmęczona jestem, zimno mi, bo ten deszcz cały czas pada. Jest okropna ta pogoda. Ja stwierdziłam, że jeszcze na chwileczkę się tutaj do was odezwę i właśnie wam powiem co i jak. Może zdejmę, żeby trochę lepiej wyglądać. Jakaś taka blada jestem, albo mi się wydaje. Nie wiem, ale no... Brzuch mnie boli, więc sobie chilluję, burzeczku. Tutaj są chłopaki. Przepraszam, ze mną sobie leżą. No i tak, dajcie znać, jak wam zleciała majówka. Ja postaram się to może jutro zmontować, żeby wam wstawić na kanał. Zobaczymy. I cały czas dochodzą nowe osoby, z czego się ogromnie, ogromnie cieszę, kochani. Witam was serdecznie na kanale. Jeżeli jesteście nowi, możecie też napisać jakiś komentarz, jeżeli oglądacie ten film. No, jeszcze nie zakończam tego vloga, może jak się jeszcze trochę lepiej poczuję, to wstanę i coś tam sobie pogadamy. Kochani, rozczochrana, ale przenoszę się do salonu, mam kocyk, więc będziemy coś oglądać. Jutro tak przykryta. Ja poczułam się lepiej, ale teraz coś dla moich włosów, żeby one poczuły się. I będę robiła sobie taką maskę na włosy z jajka. Ja mam długie włosy, jak wiecie, więc użyję dwóch jajek, dodam też troszeczkę swojej odżywki, nałożę. I potrzymam 30 minut, po czym spłuczę letnią wodą, żeby to jajko się nie ściągnęło. O. Właściwie mamy dwa jajeczka, teraz je roztrzepuję dokładnie. No, Staśunia, posuniemy się, szybciutko. Zejdź, zejdź. I roztrzepa sobie widelcem. Dobra, i do moich dwóch jajek dodam troszeczkę, tak na oko, odżywki. Jak widzicie, mam taką. Spoko się sprawdza, więc działamy. Ja już jestem po, ale wybrałam chłopcom kurtki, więc muszę je teraz gdzieś wywiesić, bo już mieli takie brudne, że szok. A teraz jak widzicie, czas na kawusie. Zuzia mi jedną dała właśnie latte macchiato i to jest ta karmelowa, która miała, mi się skończyła.
Azuś jeszcze ma ich troszeczkę, więc jedną mi użyczyła na dzisiejsze popołudnie. Kochani, typowo domowo, z turbanem na głowie, ponieważ mi już coś tam kapało i chciałam troszeczkę je, wiecie, odcisnąć. Chciałam się z wami pożegnać, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, no i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!